dzisiaj chciałbym pokazać dwie ulice, które są po prostu przerwane. Dwie ulice, które kiedyś były w całości, które kiedyś były w jednym kawałku, a gdzieś tam w latach 60. podczas budowy Alei Piłsudskiego zostały przerwane. Pierwsza z nich to ulica Waryńskiego, która kiedyś nazywała się Polną. No i na początku wygląda bardzo ładnie. Uliczka w bardzo, nawet bym powiedział, ciekawym klimacie, która w pewnym momencie się urywa. No i widzimy taki bardzo dziwny widok, czyli blok mieszkalny, który stoi tak jakby no w poprzek, nie poukładany tak jak wszystkie inne. Oczywiście, żeby zobaczyć więcej, trzeba wysiąść z samochodu. Postaram się, idąc przez te wszystkie skrzyżowania, znaleźć drugą część ulicy Waryńskiego. Tutaj dochodzimy do końca tego fragmentu, ale jeszcze ten budynek na pewno stał kiedyś przy Waryńskiego, no i na pewno ma adres Waryńskiego. No oczywiście, gdybym tak poszedł prosto, na pewno dotarłbym do dalszego ciągu, no ale niestety się nie da, trzeba troszeczkę tutaj się pokręcić i przejść na drugą stronę tego skrzyżowania, czyli skrzyżowania Piłsudskiego, Częstochowskiej i Bohaterów Getta. No i za chwilę tam pójdę i przynajmniej te fragmenty postaram się pokazać tak po prostu z marszu. No właśnie, to co nam się wyłania, to skrzyżowanie i ten wysoki budynek. To właśnie za tym wysokim budynkiem gdzieś będę szukał dalszego ciągu ulicy Waryńskiego. Ale teraz muszę przejść na drugą stronę. No i w poszukiwaniu zaginionego fragmentu ulicy Waryńskiego muszę jeszcze troszeczkę nadrobić drogi, więc idziemy dalej. Tutaj oczywiście Aleja Piłsudskiego i to właśnie gdzieś tutaj będę szukał dalszego ciągu ulicy Waryńskiego. Ten fragment zabudowy znowu nie pasuje położeniem do budynków, które zostały zbudowane później przy Alei Piłsudskiego. Tak jak widać, jest to ulica Waryńskiego. Ten budynek po lewej został zbudowany w pewnej odległości od Alei Piłsudskiego, ale tak jakby zachowując ten układ docelowy, jaki wprowadziła tutaj kiedyś nowa droga. Jeżeli spojrzymy na mapie, jest on równoległy do Piłsudskiego, a my idziemy ulicą Waryńskiego, która jest, no tak powiedzmy, w uproszczeniu pod kątem 45 stopni. A tu po prawej stronie budynek z adresem Piłsudskiego, który jest prostopadły do Alei Piłsudskiego, a w ogóle nie pasuje do tej Waryńskiego. No i dochodzimy do ulicy Częstochowskiej. Właściwie chciałbym to zrobić od strony Lipowej, ale nie byłoby to takie ciekawe. To jest kolejna przerwana ulica. Ulica Częstochowska, która jest równoległa do Waryńskiego. Zaczyna się na dzisiejszej Włókienniczej, która kiedyś nazywała się Białostoczańską. Natomiast tutaj się kończy, dlatego że ten budynek przed nami to jakiś budynek zbudowany w układzie Alei Piłsudskiego, czyli równoległy do Alei Piłsudskiego. Natomiast to, co tu mamy po prawej stronie, to jest układ, stary układ, o tak bym powiedział, stary układ. Tam dalej nie będziemy szli, tam jest Włókiennicza, za Włókienniczą płynie rzeka Biała, za rzeką Białą są te właśnie budynki mieszkalne, czyli ulica Jurowiecka. A ja teraz
postaram się poszukać, czy mamy tu jeszcze jakieś pozostałości po ulicy Częstochowskiej. No bo tak naprawdę to tutaj nam się kończy i co? No nie, bo jest jeszcze główna Częstochowska. I znowu taki sam układ. Te bloczki oczywiście prostopadłe do Piłsudskiego, ten równoległy. A tutaj już, no tak mówię, 45 stopni, czyli układ starych ulic. Taka mieszanina. I dochodzimy do Alei Piłsudskiego po to, żeby poszukać jeszcze jakiegoś śladu ulicy Częstochowskiej. No i cały czas mamy ten sam układ, że wszystkie te nowsze, w cudzysłowie nowsze, bo to są lata na pewno gdzieś tam 60., 70., to wszystkie te nowsze bloki są równoległe lub prostopadłe do Piłsudskiego. Natomiast tuż za nimi jest cały układ starych ulic, starych budynków. No, tak jak tutaj po prawej stronie, ale tam przed chwilą byliśmy. No, przy okazji pokażę ten mural, bo to zawsze warto takie fajne rzeczy pokazywać. No i szukamy przedłużenia Częstochowskiej. Schowała nam się tam gdzieś za bankiem, więc tutaj gdzieś powinna być Częstochowska. Ale mamy jakiś ukośny blok, który burzy moją teorię, bo ma adres Piłsudskiego. No trudno. To jest właśnie malutki fragmencik, który pozostał jeszcze po starej ulicy Częstochowskiej. Tak to przynajmniej wygląda na mapie. No idziemy dalej, zobaczymy co dalej z Częstochowską. Oczywiście znowu na drodze stanął nam blok, który jest równoległy do Piłsudskiego. Tak, te, no można powiedzieć, rudery, to na pewno są bloki, chociaż mają adres Piłsudskiego, ale przyszedłem tutaj, bo wcześniej sprawdziłem na mapie, że jest taki kawałek ulicy, który dokładnie jest przedłużeniem tamtej Częstochowskiej, na której przed chwilą byłem. A więc pójdziemy poszukać, czy coś jeszcze tutaj znajdziemy. To tam właśnie ulica Częstochowska krzyżuje się z Lipową i dalej przechodzi w Grochową. Na koniec jeszcze postanowiłem przejechać się po tych uliczkach samochodem. Wjechałem w ten rejon od strony ulicy Czystej. Tak, bo my jedziemy Czystą, to tu w poprzek jest Żytnia. No i tu gdzieś będzie już Waryńskiego. Waryńskiego, na której przed chwilą byłem. A dalej Częstochowska, ale ja spróbuję to zrobić w ten sposób, że pojedziemy najpierw Waryńskiego. Tu oczywiście już nie ma co pokazywać, bo jest to już zwykłe blokowisko, też nie takie nowe. Tutaj jest ośrodek Regionalny Telewizji Polskiej w Białymstoku, czyli ulica Włókiennicza, czyli kiedyś ulica Białostoczańska. Wjechałem w ulicę Częstochowską po to, żeby pokazać ten kawałek dojazd do tego miejsca, w którym niedawno byłem. No i gdyby tak jechać 100 lat temu, to prawdopodobnie przejechałoby się na wprost aż do ulicy Lipowej. Teraz to można sobie tutaj najwyżej pochodzić.